Recently, I asked for some recommendations on Polish comedy, Polish cabaret, and one of my viewers recommended this video. It's KMN, and this one's called Radio Broadcast. So yeah, as always, tell me if you've seen this one before. Tell me what you think about it. Keep recommending more cabaret, Polish stand-up comedy, anything. I'll check out you soon. Let's watch this. Panie Ziółko, no gdzie pan się podziewa? Przecież jest pan, przecież pan wie, że to jest audycja na żywo. Czy ja mam za panem ganiać po całym radiu? Panie Malinowski, ja się zebrałem, jestem na czas. Mam taką prośbę. Jest do pana taka prośba, pan nie krzyczy. Czy nie jest łatwo? Ja pana dzisiaj bardzo słabo widzę, ale bardzo dobrze słyszę. Well, where is this? Dobrze, like a big audience. Ja też mam do pana jedną prośbę. Taką, żeby pan nie mówił w moją stronę. Bo przy panu mi się tak wyostrzył węch, że ja pana czuję na kilometr. To śmierć jak z gorzelni. Taki mam rodzaj perfum. Witam radiosłuchaczy i zapraszam do naszego kącika literackiego. Dziś w audycji z radiowej biblioteki Lucjan Zagoński, Szalone lata, odcinek 49. Czyta Bogusław Malinowski. Był cichy, słoneczny poranek. Aniela otworzyła okno na ogród. Ogród. Nad kwiatami latały pszczoły. Pszczoły. A wokół nich od samego wschodu słońca krążył Szymon. Ukochany pies taty. Very good. Ale to nie on miał być bohaterem dnia, więc nie zajmujmy się nim w tej chwili. Do dworu w szybkim tempie zbliżał się hrabia Ryszard. Konno. It's a very good idea with the sound effect. Przed gankiem Ryszard zeskoczył z białego ogiera. So high the horse. Byś miał strasznie wysokiego konia. Stanął przed drzwiami do dworu i głośno zakrzyknął. Zakrzyknął, przekrzykując domagającą się wydojenia sympatyczną krowę Klarę. Co pan wyprawia? Dzień dobry! Zakrzyknął, ale odpowiedziała mu cisza. Dzień dobry. Wtrąciło się niepotrzebnie echo. Ryszard dzierskim krokiem wszedł do domu. W tym czasie jego koń pobiegł coś zjeść na miasto. Gdy Ryszard wszedł do salonu, ścienny zegar z kukułką zaczął wybijać dziewiątą. A to ścienny zegar. Dzwon. Kuku! This is very good. I like this. It's quite different from any of the other cabaret because they're incorporating those sound effects. I like the interplay between the two of them, getting the sound effects wrong because he's reading the line after it. Very, very clever writing as well. Yeah, again, tell me more about this event. Everybody wearing Poland hats, t-shirts and so on. Was it some sort of Poland Day? Was it like, tell me more about the event itself. It looks very well
attended and supported. Koko! Może być druga? Niczym kościelny dzwon, bijący za oknem, zabiło Ryszardowi serce, gdyż przez uchylone drzwi do łaźni zobaczył nagą Anielę. Jak ta, pieszcząc źródlaną wodą swoje smukłe, jasne, gładkie, ale także miejscami krągłe, wybujałe i jędrne ciało zażywa porannej kąpieli. Aż ty! Krzysiuko! Aniela zażywa kąpieli! Wypukała usta rumiankiem! Ryszard pragnął jej, ale cofnął się onieśmielony. Nie, no weź. I postawił na stoliku flakonik francuskich perfum. Które były stylizowane na małe, gustowne wiaderko. Ryszard pomyślał chwilę i rozpylił perfumy po całym salonie. I druga pacha. Taki był higienista. Zapach był tak piękny, że zwabiony nim do pokoju przez otwarte okno wleciał opasły polny bąk. Is that the same word? Ale zaraz wyleciał! Szkoda, bo to miałem dobre. Gdy w salonie pojawiła się Aniela, zaskoczona widokiem Ryszarda, wyszeptała. Na ucho! Co pan tu poradzi? Tak sobie liczę. Ryszard uśmiechnął się jeno bezgłośnie. Bezgłośnie. Dobra. Pejrzuko, czy to jest bezgłośnie? Ja usłyszałem weź głośniej. Do they sound similar in Polish to say those sentences? Czy zostanie pani moją żoną? Spytał Ryszard. Aniela przymknęła powieki. I drugie oczko dama. No już się nie patrzy, no. Spod których wypłynął błękitny strumyk łez. Ścieczy mam tylko to. Tak, tak, odpowiedziała Aniela nieprzytomnym głosem, a wówczas Ryszard ukląkł i przytulił się do jej brzucha. Nic nie jadła od rana. Panie Ryszardzie, niech pan wstanie.
Okay. That makes sense. Ryszard wstał, wziął Aniela w ramiona, po czym oboje zastygli w namiętnym pocałunku. To jest namiętny pocałunek? W namiętnym pocałunku! A, dobra. Ja, fajnie, też nie ale... Oh my god. I żyli długo i szczęśliwie, a już wkrótce dziecięce łóżeczko nad modrym liwcem wypełnił szczebiot małych, różowiutkich istot. Ale kolor się zgadza. Koniec! So good, man. Co to było? Trochę panu nie poszło. I w tej chwili wylatuje pan z radia na zbity pysk. Ja? Ja, Wojtek, teraz! That was so good, man. Again, very creative, very unique compared to all the other cabaret that I've seen. They work so well together, the relationship between the two of them. Just bouncing off each other very humorously. And yeah, the way they must have wrote that is so intelligent, the way they make the sound effect, then sometimes it's wrong compared to what he said and the other way around. Very, very clever writing. Like, I've seen a lot of Polish cabaret now. I feel like KMN are probably my favourite so far. Tell me if there's any other cabaret that you actually think is better, any other creators of it. Maybe I'll try and check out some of them as well. But yeah, this was a very good one. Tell me more about the event. Like, I've seen a lot of big attended cabarets as well, but this one was like outdoors. They're all dressed in like Poland outfits as well. So quite a interesting event by the looks of it. Tell me what you think about this one, Radio Broadcast. Thanks.